Siema na kanale. Ostatni dzień był dziwny. Środa popielcowa. Tak to w Polsce nazywają. A tutaj, na Islandii, wełbak się im pierdoli. Sprzątałem pocztę i ludzie byli poprzebierani za różne dziwne rzeczy, czarownice, jakieś zwierzęta, cokolwiek, superbohaterów, dorośli ludzie. Bawili się jak, można by rzec, idioci, ale u nich to jest naturalne. Po prostu zobaczycie kawałek filmiku z tego, jak dzieci się przebierają, bo tutaj całkiem inaczej na Islandii obchodzi się środę popielcową. To jest jakiś taki dzień radosny, gdzie dzieci chodzą po filmach i za piosenkę otrzymują słodycze. To jest, nie wiem, coś może jak Halloween, ale to się dzieje w dzień i nie przebierają się za żadne straszne rzeczy, tylko tak raczej kolorowo, jakoś bajkowo. I to jest taki przyjemny dzień dla Islandczyków, jest wielkie święto i w ogóle. No Jacek, a kręci się tam parni? No. Nie wiem, czy nie.